Was bardzo serdecznie. Dziś opowiem Wam o pewnym stworzeniu, które nazywa się niesporczak. Być może część z Was już o nim kiedyś słyszała, a jeśli nie, to zaraz się o nim czegoś dowiecie. Niesporczak żyje prawie wszędzie, ale najbardziej upodobał sobie wilgoć i środowiska wodne. Zobaczcie, jak wygląda niesporczak. Nazywany jest on niedźwiadkiem wodnym. Mi bardziej przypomina taką dziwną, nadmuchaną świnkę. Wyobraźcie sobie, że mimo iż niesporczak nazywany jest niedźwiadkiem wodnym, to ma zaledwie 1 mm wielkości. To tyle, ile kropka narysowana ołówkiem na kartce. Pomyślicie sobie pewnie, po co będziemy zajmować się stworzeniem, którego właściwie nie widać? Dlatego, że niesporczaki to wyjątkowo utalentowane stworzenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o ich zdolności do przetrwania. Są w stanie wytrzymać naprawdę ekstremalne warunki, w których nie poradziłoby sobie żadne inne zwierzę. Niesporczaki, jeśli są niesprzyjające warunki, przechodzą w taki stan spoczynku zwany kryptobiozą. I są zdolne wytrzymać w temperaturze od zera absolutnego, czyli od prawie minus 273 stopni, do aż plus 150, czyli mniej więcej tylu, ilu piecze się ciasto w piekarni. Co więcej, są zdolne wytrzymać 1000 razy większe promieniowanie niż jakikolwiek inny organizm żyjący na Ziemi. A nawet potrafią przeżyć w przestrzeni kosmicznej, mimo że nie mają skafandra kosmicznego. Bo przecież nikt nie byłby w stanie uszyć skafandra dla tak małego żyjątka. Ale najbardziej zaskakującą zdolnością, którą też chciałabym posiąść, jest zdolność do przeżycia 100 lat bez wody. Wiecie, ile czasu jest w stanie wytrzymać człowiek bez dostępu do wody? Od 3 do 5 dni. One są w stanie przetrwać nawet 100 lat. Naukowcy doszli do wniosku, że takie zdolności zapewnia im specjalna osłona białkowa, która pozwala im stać się odpornymi na niekorzystne warunki, w których się znajdą. Prawda, że są niesamowite? Moim zdaniem tak. Trzymajcie się, cześć!